Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale Skry Ark Survive Evolve. No i dzisiaj, tak jak obiecałem, idziemy sobie po Bloodstalkera. Tutaj mamy już przygotowane paczki z krwią, które są wykorzystywane do oswojenia go. Na początek chciałem sobie odłożyć wszystko, ponieważ będziemy go oswajać sobie na mapie Genesis 2. No a tam dostaniemy już automatycznie Texut, który nam bardzo dużo ułatwi. O, a ja jeszcze muszę tylko tutaj wziąć sobie, chyba tu to będzie, o tu będzie pompę 400%, ponieważ sobie skraftowałem tutaj chyba, nie, tutaj będzie, skraftowałem sobie takie dwie, jedna z nich ma 400, nie, to jest 351% crafting skilla, a druga dostała tylko 30% crafting skilla, a miałem tutaj około 1000 rzemiosła, więc no, myślę, że można trochę będzie pokraftować w przyszłości, żeby trochę tego porobić. I jeszcze do tego skraftowałem sobie kuszę, która dostała 139%, tutaj jakieś seciki, jeszcze nie mam wszystkiego. Będę musiał jeszcze iść pofarmić na pewno metal, bo metal mi się bardzo przyda. Ale myślę, że metal, no to już trzeba ogarnąć sobie chyba karki nosa i pójść po prostu na inną mapę, na przykład na aberrację i tam pozbierać tego metalu bardzo, bardzo duże ilości. No dobra, ja mam chyba wszystko w tym momencie, co potrzebuję. Tak jak widzicie, też pokolorowałem sobie włosy i tam zbrojka też była pokolorowana, tak i ten stół. Poza tym wbiłem sobie poziom na chibi, nie wiem, czy to też mówiłem, tutaj będzie jak zrobić w sumie taki chip, może bym w skrócie powiedział, nie wiem, czy to jest automatyczne, ale jeżeli tutaj w ustawieniach włączycie czwarte po prawej stronie, to jest zacznij z przedmiotami domyślnymi, no to i zginiecie bądź się odrodzicie jakkolwiek, no to wtedy dostaniecie skiny. Zależnie od tego, ile macie osiągnięć, no to takie skiny dostaniecie. Ja ich tutaj mam. Nie mam jeszcze wszystkich. No ale jakbym teraz umarł, no to myślę, że chyba dostałem wszystkie, bo mam wszystkie osiągnięcia w ARK. Jeżeli będziecie chcieli tutorial, jak takie coś zrobić, wszystkie osiągnięcia osiągnąć, na spokojnie mogę wam go pokazać, jak to się robi. No i dobra, ja myślę, że my będziemy się widzieli już na Gen 2. No i jak wrócimy, to jeszcze wam pokażę, co już zacząłem budować, bo już zacząłem coś budować. No a jak nie zdążę pokazać, to pewnie w następnym odcinku chciałem się trochę poświęcić właśnie w budowanie, bądź po prostu przygotowanie się do budowania. No i co? Widzimy się na Gen 2. No i dobra, jestem już na Genezie 2. Ja lecę teraz w koordynaty około 65 na 0, ponieważ tam najczęściej występują Bloodstalkery. Niestety tam są też managarmy, dlatego będę potrzebował pompę, by to wszystko tam pozawijać. Jeszcze tam będą jakieś różne mniejsze dinozaury, które też trzeba będzie zabijać, chociaż tutaj mam całkiem spory ten przelicznik oswajania, więc też nie będę 10 lat tego Bloodstalkera oswajał, no ale najważniejsze, żebym po prostu miał bloodbagi w ekwipunku i teraz trzeba znaleźć naszego Bloodstalkera. No i dobra, udało mi się znaleźć tutaj Bloodstalkera. Tutaj od razu zabiłem też dwa pająki, które tu chodziły. No i teraz muszę czekać, aż mnie złapie Bloodstalker, no i mnie złapał. Zobaczmy, po ile tam będzie dostało tych procentów, jeżeli jakoś sprawdzę, nie, niestety nie sprawdzę. No ale zaraz zobaczymy, ile tych paczek będzie potrzebował na mnie. Poziom 68, samica, jeszcze będziemy musieli jakoś samca znaleźć. Myślę, że na spokojnie damy radę. 25 paczek z krwią. Taki Bloodstalker na tym poziomie. No dobra, no ja mam sporo jeszcze tych paczek z krwią, więc na spokojnie o to się martwić nie muszę. I myślę, że idziemy szukać kolejnego. No i dobra, udało mi się znaleźć Bloodstalkera na wyższym poziomie. Tylko że tutaj jest milion pająków i innego badziectwa. Poziom Bloodstalkera 120. Fajnie, jakby się nam już zagrował. A ja na razie nie będę chciał też agrować tych innych dinozaurów. Na razie zwykły Bloodstalker, może mi się uda go oswoić.
bez wybijania tamtego innego badziectwa. No ale dobra, mam nadzieję, że szybko się oswoi i że nic tu nie przyjdzie go zaraz bić, bo jeżeli ktoś go uderzy, no to niestety cała efektywność traci. No i też jeżeli nie mam paczek z krwi, no to on trzykrotnie mniej zyskuje efektywność, w sensie oswajanie, biorąc z nas 25 HP. Więc jeżeli ktoś nie ma bloodbagów, a chce go oswoić, no to może próbować w taki sposób. No i jeżeli on was zabije, no to mu się nie resetuje i możecie jeszcze raz podejść, na przykład 10 razy dać się mu zabić i wtedy 10-krotnie jakby dacie się zabić i go oswoicie, więc też tak da się. No i dobra, jeszcze trzeba wrócić do bazy, więc ja tutaj biorę, chowam go do Soul Trapa. No i myślę, że z tymi bloodbagami jeszcze coś kiedyś wykorzystam. Miejmy nadzieję, że wykorzystam. No i co? Ja myślę, że widzimy się już w bazie, a później zaprowadzę was tam, gdzie zaczynam budować już cokolwiek, w sensie taką mini bazę. No i dobra, jestem już tutaj w bazie. Teraz czas wyrzucić nasze Bloodstalkery. No i w sumie jednego z nich bym mógł wsiąść, żeby sobie pójść w tamte miejsce. To jeszcze muszę sobie podkładać te wszystkie rzeczy, bo dopiero tutaj byłem przy terminalu, żeby odebrać swoje itemy. No to tak, jedwab muszę odłożyć, bo jeszcze sobie kupiłem jedwab za punkty, tam na Genezie dwójce i paczki z krwią do lodówki, tylko za ile one się rozłożą? Za 12 godzin, więc zbyt dużo ich nie stracę. Na spokojnie będę miał je na przyszłość. Tutaj u niego 49 poziomów do rozdania. No to waga i staminę do 5000, w HP do 5000. Może speeda trochę, chociaż speeda na pewno przy buildowaniu będzie dużo dostawał. No i trochę w melee damage. Tutaj widzę czerwony zrzut jest. Nie wiem czemu, ale się nie pojawiają te nici. Trochę dziwnie wygląda. Taki latający pająk bez nici, no ale mam nadzieję, że to się naprawi z czasem. No i dobra, co tutaj będzie? No i tutaj jest siodło na nosorożca, legendarny schemat. Bardzo, bardzo dobrze. I spyglassa nie mam, z tego co widzę. Dobra, później sobie to ogarnę. Teraz muszę iść już w stronę naszej przyszłej bazy. No i dobra, jesteśmy już tutaj w tym miejscu. Tutaj, jak widzicie, powstaje pierwsza brama, to może źle powiedział, ale pierwszy taki mur. On jest z wszystko tu będzie z Stone Foundation S plusowych, więc naprawdę chore ilości kamienia, drewna i te trzeba będę potrzebował, żeby to zbudować. No ale będzie fajnie to przynajmniej wyglądało. No i dobra, ja mam nadzieję, że film się spodobał. Do usłyszenia się w kolejnych i siema.